Zdrowia, szczególnie dla normalnych. No w Ameryce szczepią na lewo, na prawo, szczepią wszystkich. No fakt, że najpierw zaszczepili więźniów w więzieniach i aresztach, potem zaszczepili wszystkich grubasów, potem zaszczepili nielegalnych, no a teraz zaczęli szczepić resztę. Subskrybujesz? Dziękuję bardzo. Polecasz? Dziękuję jeszcze bardziej. No nie wiem, czy będę się szczepił, tak się zastanawiam. Jeżeli miałbym się szczepić, no to będę się szczepił Johnsonem. Jest jedna doza tylko, no nie jest genetycznie modyfikowana. Chińczycy i Ruscy robią najlepsze jednak te szczepionki. Oni biorą te martwe wirusy, no tak jak w gruźlicy, te wszystkie prądki gruźlicy, czyli taka klasyczna kolonia tych wirusów wyhodowanych na jajkach. Dużo tych jajek trzeba w tych Chinach mieć. No ale robią to. W Ameryce wzięli się za bardzo drogie modyfikowane genetycznie, które tam zmieniają proteiny, wchodzą do ciała i tak dalej. I tak dalej. No, także w Ameryce jakoś to wszystko idzie. W Ameryce idzie, w Stanach Zjednoczonych na 100 osób na razie dostało 34 osoby. W Anglii dostało 40 już zastrzyków. W Izraelu dostało na 100 osób, było 111 szczepionek. No dlaczego 111? No bo Moderna i Pfizer mają dwuczęściowe szczepienie. Johnson & Johnson ma tylko jedno częściowe szczepienie, także jest to ta dramatyczna różnica. We Włoszech, we Francji, w Niemczech no jest tylko na razie 12 tych zastrzyków. No Europa teraz się przymierza do następnego zamknięcia. Ludzie uciekają z miast, w Paryżu uciekają na lewo i prawo. Po prostu już wariactwo osiąga szczyty. No Unia Europejska po prostu dała plamę przy tych szczepionkach. Ogólnie dała plamę przy zamykaniu, ale później już zdecydowali ze szczepionkami, dali drugą plamę, no bo to jest ta protekcja, czyli te zabezpieczanie, cały ten rynek, wolny rynek jest rozwalony, biurokracja samo w sobie, idiotyzm biurokratyczny, brak odpowiedzialności politycznej, no i to że wszyscy chcą być bezpieczni. Każdy się boi podjąć jakiekolwiek tam decyzje. Tak, także cała ta sytuacja w Brukseli, no i cała ta sytuacja w Unii byłaby śmieszna, jeżeli nie byłaby na tyle poważna. No, co tam się rozpiernicza? Tam wszystkie europejskie regulacje. No i politycy się ostatnio wściekli, powiedzieli, że AstraZeneca, ta szczepionka, no to powoduje, to jest jedyna, która jest dostępna w Europie, powoduje skrzepy na 11 milionów szczepionek, no to było tam kilka czy kilkanaście skrzepów. No jak się idzie do szpitala, no to trzeba podpisać krwią, że tak, raz jedna osoba na 100 tysięcy, jedna osoba na milion, jedna osoba na 10 tysięcy po prostu wychodzi, ma jakieś problemy. No i te skrzepy, no to statystycznie się zdarzą, niezależnie czy są te szczepionki, czy nie są te szczepionki. Różne sytuacje lecznicze, lekarskie, zdrowotne i tak dalej, ale tak popatrzeć, jak normalnie już zacząć patrzeć, no to można by było powiedzieć, no dobra, jak się zaszczepią, no to szanse, że jest lepiej niż gorzej, będą wskazane, będą pozytywne. No dlaczego ja myślę, że może nie będę się szczepił? No dlatego, że te stadna odporność, no to potrzeba 70-80% ludzi. Ja znam około 15 osób, którzy byli chorzy. No większość po prostu przeżyła to rok temu. Rok temu już rozmawiałem między innymi z lekarzem, który był chory. On powiedział, że po prostu to jest grypa na steroidach. No ale człowiek,
człowiek w wieku 50-60 lat, atletyczny, ćwiczy, normalnie je, je mięso. Także to wszystko przetrzymał rok temu. Miał gorączkę, miał takie zimne poty, no ale to było tylko około tam 18 godzin. Przyszło, poszło. No i w zasadzie już jest odporny na to wszystko. Nie wiem, dlaczego niektórzy kretyni, lekarze, fachowcy każą im chodzić w maskach, dlaczego im każą się jeszcze szczepić. No mówią, że jeszcze raz mogą zachorować, ale jak się spytać, jak zachorują, no to powiedzą, że już dużo mniej. Mówią, że mogą chorować i mogą roznosić i może to nie być niewidoczne. No jest to jeden wielki burdel. No jest to jedno wielkie zaszczuwanie. W zasadzie ta pandemia, no to wybrała komunistów na dwa lata. No bo pamiętajmy, 2022 do kongresu po prostu wszyscy ci politycy będą wymieceni. No w Europie ta bezpieczność, oni patrzą się na bezpieczeństwo. No w Ameryce jest też te FDA, czyli Federal Drug Administration, oni też pilnują tego, żeby lekarstwa przechodziły wieloletnie badania. No, najgorszy przypadek to był w latach 1950-tych, 60-tych, kiedy nie sprawdzili lekarstw, dawali te lekarstwa kobietom w ciąży, no i bardzo dużo dzieci się rodziło w latach 1950-tych, 60-tych. Było takie jedno lekarstwo, dzieci się rodziły bez kończyn. Znam osobiście kobietę, która zamiast ręki, to jej na przygubie w zasadzie się zakończyły, takie palce urosły. No makabryczna sytuacja i oni od tego momentu właśnie oddzielają te kobiety w ciąży, nie pilnują, żeby one nie miały, bo płód jednak jest najbardziej zniszczony. W Europie no to dziwaczne było to, że w Niemczech powiedzieli, że nie ma żadnej ewidencji, nie ma dowodów, że szczepionki nadziałają dla ludzi powyżej 65 lat. No w Ameryce akurat to poza tymi, tak jak powiedziałem, więźniami, nielegalnymi grubasami, no to zaczęli dawać od największego wieku. Także ludzie już teraz tam po 70 to już w zasadzie wszyscy są poszczepieni, po 65 to już większość jest zaszczepiona. Teraz już na dniach wprowadzają powyżej 60. Badania moderne i Pfizera chyba w ogóle nie brały pod uwagę właśnie starszych. Ja to się śmiałem już, jak były te Moderna, to miała 40 tysięcy ochotników, 20 tysięcy dostało Solankę, 20 tysięcy dostało te zastrzyki. Ci z Solanką poszli się mieszać i 100 wróciło. 100 wróciło na 20 tysięcy chorych, a ci, którzy mieli zastrzyki, to 5 wróciło chorych na 20 tysięcy. I oni powiedzieli, że jest 100 chorych bez szczepionek, 5 chorych ze szczepionkami, czyli wydajność jest 95%. No właśnie to ta kretyńska 95% bazowana na 105 chorych 40 tysięcy. No tak, także od razu widać, że przy 40 tysiącach 105 osób chorych, no to byłoby 200, tak? No bo jeżeli nikt by nie miał szczepionki, no to by było 200. No to 200 na 40 tysięcy, no to możecie sobie obliczyć, jaki jest procent. No i czy ktoś umarł? No nikt z tej grupy nie umarł. Czy dawali to starszym? Obawiam się, że chyba kłamali. No jeżeli się okaże za 5 lat, że wszystkim starszym powyżej 65 lat dawali Solankę, no to będzie makabra. To głowy powinny się sypać. No ale było właśnie dużo tych starszych osób, które klaskały, mówiły, że nie miały żadnych efektów ubocznych. No z dużo osobami, z którymi rozmawiam, no to mówią, że mają efekty uboczne, jakaś temperatura, jakieś drgawki, jakieś ogólnie paraliż momentalny, jakiś na 15 minut. Także w czasie tej
eksperymentalnego szczepienia, to na 99% wiadomo jest, że starszym dawali solankę. No ale wracając do całego tego systemu, szczególnie tych starszych, no priorytety były przez to porozpierniczane. Młodsi nauczyciele, młodsi profesorowie we Włoszech dostali te zastrzyki zamiast starszych, no bo oni mówili, że to nie będzie działało dla starszych. No to jest jakaś paranoja. Nikt w Europie nie jest odpowiedzialny za to wszystko. Oficjalnie Europejska Agencja Lekarstw powinna być za to odpowiedzialna, no ale za bardzo nie jest. Wszystko to traktuje dosyć biurokratycznie, cały ten proces akceptowania i zaaprobowania, no to jest bardzo biurokratyczny, no i wymaga wpływu czy opinii ze wszystkich krajów Unii Europejskiej. No w Ameryce jest 50 stanów, no to ciekawe by było, jakby 50 stanów miało mówić Ministerstwu Zdrowia i lekarstw, co mają robić. No jest to na poziomie federalnym, jest to na poziomie Waszyngtonu, no i oni robią, co robią, ale na poziomie federalnym. Te wszystkie narodowe rządy europejskie miały prawo troszeczkę sobie tam pozmieniać dla własnego bezpieczeństwa na zasadzie wyjątku i stanu wyjątkowego. Wielka Brytania użyła to. No i zaakceptowała Pfizera, zaakceptowała AstraZenecę, no i pomimo wszystko, że reszta Europejczyków nie bardzo chciała to zaakceptować, nawet się sprzeciwiała, inne rządy użyły tej możliwości, żeby po prostu spowolnić wydawanie tych szczepionek. Wszystkie stolice, większość stolic nie powieliła tego, co Londyn zrobił. Większość stolic nie wprowadziła stanu jakiegoś takiego specjalnego do wprowadzenia tych szczepionek. No i poblokowali te szczepionki, poblokowali społeczeństwa, pozamykali biznesy. To wszystko dlatego, że miały być te skrzepy. Wszyscy ci regulujące agencje to się po prostu bały, no i przestrzegały. No i później ludzie się przestraszyli, nie chcieli się szczepić. Na razie miliony szczepionek jest dostępna w Europie. Dla tych, którzy chcą, ale to nie zawsze tak było, dlatego że nabywanie, kupowanie wszystkich tych szczepionek, no to było dosyć dziwaczne, no bo w Europie to tylko patrzyli jakby było jak najtaniej za ampułkę, no kupowanie dla 500 milionów Europejczyków, to też nie jest takie proste. No wydawałoby się, że tak hurtowo kupować, no to powinna być możliwość zaoszczędzenia nieprawdopodobnych pieniędzy, no ale to był chaos, biurokracja europejska nie ma doświadczenia na kupowanie na taką skalę, no i to samo zrobili, kiedy kupowali te wszystkie wentylatory i wszystkie ten sprzęt bezpieczeństwa w szpitalach. Bruksela podpisała te wszystkie kontrakty parę miesięcy po tym, jak Stany Zjednoczone podpisały w zeszłym roku i Wielka Brytania podpisała w zeszłym roku. No i tylko dlatego, że inne stolice europejskie po prostu powiedziały, że zaczną same kupować. Washington i Londyn to już rozumiały, że żeby mieć te szczepionki, no to trzeba rzucać tą forsę w
w Ameryce Trump zrobił taką operację szybki spływ. Co to znaczyło? No taki spływ po prostu tratwami. Operacja szybki spływ, no i dał ciężkie pieniądze kompaniom, powiedział róbcie. Dał im 100 miliardów dolarów. No i Ameryka jakoś doszła do tego, że ma. Johnson wskoczył ostatni. No tak jak mówię, według mnie to chyba najbardziej ciekawa, czy bezpieczna jest bez tych modyfikacji. W Europie no to tylko straszyli tych producentów, straszyli, że nie będą eksportować, straszyli pomiędzy te wymiany międzynarodowe, krzyczeli, krytykowali, jaka jest wydajność, czy jest taka, czy mniejsza, czy większa. No po prostu jeden wielki bałagan. No i to pokazuje, że Europa nie była w stanie doprowadzić niczego do porządku. No i co się będzie działo? No będzie się działo to, że każdy kraj będzie po prostu chomikował, będzie starał się robić na własną rękę, no i będzie robił restrykcje. No tylko, że w takim wypadku, przy takiej skali po roku zamknięcia całego świata, no to strasznie dużo się zniszczy. Komunista Cuomo w Nowym Jorku właśnie to też zrobił coś takiego, że ścigał z kijem szpitale, powiedział, że jak szpital da jakąś szczepionkę ludziom poza listą, którzy powinni dostać, no to będą kary do $1 milionów. No i kończyło się to tak, że 10, 15, 20 strzykawek mogli dostać ludzie jacyś tam, no nie bardzo przypadkowi, ci, którzy tam byliby na liście, czy byli gdzieś, czy przyszli, czekali na tą końcówkę wieczorem, no ale ktoś by dostał, no lepiej chyba dać byle komu, szczególnie, że to podatnicy zapłacili 100 miliardów, niż wyrzucić do śmieci. No a lekarze w Nowym Jorku bali się i wyrzucali do śmieci. Także administracja Trumpa zrobiła bardzo wiele, no ale te bydlaki z Pfizera, bydlaki z Moderny, oni wiedzieli trzy tygodnie przed 3 listopada, że mają dobre wyniki, mają to wszystko, nie ogłosili, komuniści nie ogłosili, ogłosili to po tym, jak były wybory, były już głosy, także dostali 100 miliardów na rozwinięcie tego wszystkiego, a po prostu wyrolowali konserwatystów. Także widzicie, co się dzieje. Anglia i Izrael pokazało, że małe kraje, czy mniejsze kraje, no są troszeczkę szybsze, mają jakiś taki szybki bieg i ten sprint są w stanie zrobić. Ameryka jako federacja 50 stanów też jest jakoś szybka, a Europejska Unia, także cały kontynent, jeden wielki kontynent z tymi grupami politycznymi i grupami krajowymi, no to co im się udało? Udało im się po prostu zniszczyć wszystko, co mogli, no i wyszło to najgorzej na świecie. Cała ta biurokracja pokazała, że to jest jedno wielkie bagno. No i teraz mogą sobie dyskutować, kto jest winien, kto to zniszczył, kto to zapaścił i tak dalej. No i reszta świata może tylko liczyć na to, że Europejczycy dojdą do siebie. Zdrowia dla normalnych. Subskrybujesz? Dziękuję bardzo. Polecasz? Dziękuję jeszcze bardziej. Nie subskrybujesz? Jest strzałeczka do subskrypcji, dzwoneczek dzin o codziennych powiadomieniach i do następnego, codziennego, zdemonetyzowanego filmiku. Zdrowia dla normalnych. Przekaz dla konserwatystów. Pamiętaj, głosuj dla republikanów, głosuj nie na komunistów. Bóg, honor, ojczyzna, rodzina, uczciwość i tradycja. Przekaz dla socjalistów. Widzisz, co się dzieje. Głosowałeś na Bidena, głosowałeś na Kamale Harris. No to właśnie taki bałagan. To właśnie będzie taki bałagan europejski. No bo jeżeli zamienicie Amerykę na Unię Amerykańską,
zamiast Stany Zjednoczone Amerykańskie, no to to będzie ta cena. To będzie ta cena tej biurokracji. Pensje będą płacone dla biurokracji, ale nic nie będzie osiągnięcie. Chcesz się zaszczepić, to się zaszczep. Nie chcesz się zaszczepić, powinieneś mieć prawo nie do zaszczepienia. Zdrowia dla normalnych.